Przed nami takie zadanko, że mamy napisać równanie okręgu, który przechodzi przez dwa dane punkty. O. I jego środek S, nazwijmy go, że ma współrzędne AB, należy do prostej Y równa się minus 2X minus 2. Więc równanie okręgu będziemy tworzyć w postaci kanonicznej. Można w postaci ogólnej, ale ja sobie tutaj wybrałem postać kanoniczną. Za x, y wstawiamy punkty a i b. I zauważamy, że mamy układ z trzema niewiadomymi, a równań jest tylko 2. Wobec tego informacja, która jest tutaj, że punkt S o współrzędnych AB należy do prostej, to oznacza tyle, że ten y punktu S, czyli b, to będzie minus 2a minus 2. I to będzie nasze trzecie równanie. Mogę go sobie już nawet tutaj dopisać, żeby mieć kompletny układ, ale zajmiemy się na razie tylko tymi dwoma pierwszymi. Porównuję, ponieważ jedno i drugie to r kwadrat, więc porównuję te dwa równania, pierwsze z drugim, od razu będę podnosił do kwadratu, czyli wzory skróconego mnożenia. Dobrze, kwadraty mi się redukują. I przenosimy sobie, troszkę porządkujemy. Minus 10a plus 6a to minus 4a. Potem minus 20b plus 24, czyli plus 4b. No i to się równa 28. Podzielmy to na 4, czyli mam minus a plus b równa się 7. No i teraz zobaczmy, mamy to trzecie równanko, czyli za b wstawię sobie minus 2a minus 2. Otrzymujemy minus 3a jest równe 9, stąd a jest równe minus 3, no to b będzie równe, tutaj wstawiam, czyli 6 minus 2 to 4, zatem środek okręgu to minus 3, 4. Pozostaje nam wyliczyć promień, powiedzmy do pierwszego równania wstawimy. Będziemy mieli 5 plus 3 do kwadratu, plus 10 minus 4 do kwadratu równa się r kwadrat, czyli 64 plus 36 równa się r kwadrat, czyli r kwadrat to 100. Gdyby promień był nam potrzebny, to oczywiście 10, ale celem zadania było napisanie równania okręgu, zatem mamy x plus 3 do kwadratu plus y minus 4 do kwadratu równa się 100. Mamy dany okrąg i mamy wyznaczyć równanie okręgu będącego obrazem tego okręgu danego w symetrii względem punktu i wybierzmy sobie punkt B. Zatem nasz okrąg O ma równanie x kwadrat plus y kwadrat minus 4x plus 6y minus 3 równa się 0. I mamy znaleźć równanie okręgu w symetrii środkowej. Więc na czym polega znajdowanie okręgu w symetrii środkowej względem jakiegoś punktu? No, jakiś rysunek poglądowy. Mam okrąg O, gdzieś tutaj mam punkt A, więc okrąg przekształcony symetrycznie względem tego punktu A, to będzie gdzieś tutaj w tym miejscu, to będzie jakiś ten okrąg szukany O1. No i jak widzimy, tu będzie S1, tu będzie S2. Co możemy zauważyć? Że na pewno promienie tych okręgów R1 będzie równy R2, bo promienie się nie zmienią w symetrii, symetria zachowuje odległości, natomiast zmieni się jedynie położenie punktu S2, czyli tego punktu S1, który przejdzie w S2. A zatem strategia będzie następująca. Znajdziemy sobie punkt S1, następnie wiemy, że punkt A jest środkiem odcinka S1, S2 i ze środka odcinka wyliczymy potem S2, a promienie będą takie same. Zatem do dzieła. I znajdujemy środek S1, czyli może tutaj rozpiszę na piechotkę, żeby było widać, aczkolwiek jesteście już po pewne doświadczenie macie, więc można od razu to odczytać było.
czyli S1 ma współrzędne 2 minus 3, natomiast R1, no to będzie pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat minus C, czyli 4 plus 9 plus 3, bo C jest minus 3, ostatecznie mamy pierwiastek 13 i 3, 16, czyli 4. Dobrze. I teraz wiemy, że punkt A jest środkiem odcinka S1, S2. Więc za S2 przyjmijmy sobie jakieś współrzędne A2, B2 i mamy coś takiego, że wzór na środek odcinka, tak? 2 dodać A2 przez 2 i to się równa minus 4 oraz minus 3 plus B2 na 2 to się równa 6. No jeśli byłoby za szybko, to może ten wzór napiszę, jeżeli mam S1, A1, A2, S2, A2, B2, tam B1 oczywiście, no to punkt A jako środek to będzie A1 plus A2 przez 2 i B1 plus B2 przez 2. Ale to myślę, że na tym etapie nauki to już takie rzeczy robimy troszkę w pamięci. Obliczamy sobie punkt A2, obliczamy sobie punkt B2, czyli tu będzie minus 3 plus B2 równa się 12, więc B2 to będzie 15. Zatem środek drugiego okręgu to minus 10, 15. Promień drugiego okręgu jest równy pierwszemu promieniowi, czyli R2 równa się 4. Zatem równanie okręgu to x plus 10 do kwadratu dodać y minus 15 do kwadratu i to równa się 16. I kolejne zadanie. Mamy okrąg i mamy wyznaczyć równanie okręgu będącego obrazem w symetrii osiowej względem prostej K i tym razem zróbmy podpunkt D. Żeby lepiej zrozumieć, co będziemy szukać, no bo tak, żeby znaleźć równanie okręgu, to ja potrzebuję środek i promień, prawda? Więc mogę sobie to wyobrazić mniej więcej tak. Mam jakąś prostą K, nie wiem jak ona jest położona, więc taki rysunek poglądowy robię. Tu mam gdzieś okrąg, ten pierwszy, niech ma środek S1 i jakiś tam promień R1. I ja szukam, mam znaleźć równanie okręgu symetrycznego względem tej prostej K, czyli on będzie tutaj po drugiej stronie. Tutaj będzie oczywiście kąt prosty. No, co się zmieni? Zmieni się środek tego okręgu początkowego, natomiast promień oczywiście pozostaje ten sam, czyli R1 równa się R2, a tu będzie S2. Czyli tak naprawdę zadanie sprowadza się do wyznaczenia tego środka S2, czyli do wyznaczenia punktu symetrycznego względem danej prostej. A zatem do dzieła. Rozpracujmy okrąg pierwszy. Środek pierwszego okręgu ma współrzędne oczywiście 3 minus 1 i promień pierwszego to pierwiastek z 7. Natomiast nasz okrąg drugi, no, oznaczony w zadaniu jako O1, musimy znaleźć środek tego okręgu, czyli jak znaleźć punkt symetryczny względem prostej K. Słuchajcie, są pewne wzory na symetrię, ale oczywiście nie ma ich w karcie wzorów maturalnych, więc jeżeli ktoś lubi uczyć się wzorów, gdzieś tam wyszukiwać i zapamiętywać, to można skorzystać. Natomiast my zrobimy zadanie troszkę na piechotkę, ale te etapy będą bardzo proste. Pierwszym etapem będzie znalezienie prostej L, która jest prostopadła do K i przechodzi przez punkt dany S1. To będzie nasz pierwszy etap, czyli znajdziemy sobie tą prostą. Drugim etapem będzie znalezienie tego punktu, nazwijmy go M. Znajdziemy go z przecięcia
tych dwóch prostych, czyli rozwiążemy taki układ równaj prostej L i prostej K. I trzecim etapem do znalezienia punktu S2 będzie to, że M jest środkiem, to jest środek odcinka S1, S2. Więc ze środka odcinka znajdziemy punkt S2. Zatem trzy etapy, ale każdy etap jest bardzo prosty. Zatem nasza prosta K ma równanie Y równa się minus 2X plus 1, więc to jest prosta K. Prosta L, skoro jest prostopadła, będzie miała równanie, współczynnik A będzie odwrotny i przeciwny, no i tutaj jakieś B. Żeby znaleźć B, użyjemy punktu danego, który należy do tej prostej, czyli podstawiamy. Minus 1 równa się, tu będzie 3 drugie plus B, czyli B równa się. Zatem prosta L ostatecznie to 1 druga X. Teraz poszukajmy punktu M, czyli nasz tak jakby drugi etap. Punkt M jest przecięciem prostej L i K. I prosta L, 1 druga X minus 5 drugich. Porównujemy obydwa równania. Mnożę przez 2. Czyli mam 5X równa się 7, zatem X równa się 7 piątych. No, takie współrzędne nie za fajne. Ale lećmy dalej. Wobec tego Y wstawiam teraz tutaj do pierwszego równania. Będę miał minus 2 razy 7 piątych to minus 14 piątych i plus 1, czyli 5 piątych, więc ostatecznie będziemy mieli minus 9 piątych. Zatem punkt M to 7 piątych i minus 9 piątych. Trzeci etap to jest to, że punkt M jest środkiem odcinka S1, S2. Za S2 przyjmijmy, że to będzie A2, B2. Zatem 7 piątych i minus 9 piątych będzie równy. S1 to był 3 minus 1 i to oznaczmy jako A1, B1. Czyli mamy tak, A1 plus A2, no to będzie 3 plus A2 przez 2. B, teraz współrzędne B, czyli minus 1 plus B2 na 2. Porównujemy odpowiednie współrzędne i wyliczamy A2, B2 z tych równań. Po wyliczeniu A2 i B2 mamy wyliczone, zatem promień R2 to jest pierwiastek z 7, czyli nasza odpowiedź, czyli nasz szukany okrąg ma równanie x minus minus 1 piąta, czyli plus 1 piąta do kwadratu, y minus b2, czyli plus 2 i 3 piąte w tym przypadku, no i równa się r kwadrat, czyli 7. Mamy takie przekształcenie określone takim wzorem i mamy wykazać na początku, że przekształcenie jest izometrią. Więc cóż to jest takiego izometria? Izometria jest to przekształcenie, które zachowuje odległość punktów. A zatem, jeżeli mam jakiś punkt A o współrzędnych, powiedzmy xA, yA i mam jakiś punkt B o współrzędnych xB, yB, to jeżeli ja je przekształcę przez to przekształcenie, które tutaj jest nazywane P, otrzymam jakiś punkt A' i B', za chwilkę współrzędne uzupełnimy, to skoro my mamy udowodnić, że będzie to izometria, to znaczy, że mamy udowodnić, czyli nasza teza, że odległość między punktami AB przed przekształceniem jest taka sama jak odległość między tymi punktami po przekształceniu, czyli u nas A', B'. Natomiast tutaj to będzie nasze założenie, tylko teraz to założenie nieco uzupełnimy. No i teraz tak, o co chodzi w tym przekształceniu?
Może tutaj takie pomocnicze rozważania. Mam przekształcenie, które jakiś punkt dowolny o współrzędnych x, y zamienia w punkt o współrzędnych y plus 2 minus x plus 1. To, co teraz piszę, będzie tylko służyło nam po to, żebyśmy tutaj mogli napisać ładnie założenie. Taka zasada często obowiązuje w matematyce od szczegółu do ogółu, więc żeby poznać trochę, o co tu chodzi, to wyobraźmy sobie, że mamy jakiś punkt o współrzędnych, na przykład 5, 7. Więc to jest moje x, y i zgodnie z tym wzorem tego przekształcenia muszę napisać y plus 2, czyli 7 plus 2, to będzie 9 i minus x plus 1, czyli minus 5 plus 1, to minus 4. A zatem znaleźliśmy się, widzicie, w zupełnie nowej sytuacji. Jakiś wzór dziwny tutaj jest przedstawiony, natomiast działanie tego wzoru jest bardzo proste. Jeszcze dla przećwiczenia może weźmy punkt taki. Czyli jak tu mam 4 minus 2, to tu będę miał tak. Za y wstawiam minus 2, czyli będzie minus 2 plus 2 to 0, a za x wstawiam 4, czyli będę miał minus 4 plus 1, no to będzie minus 3. Zatem samo przekształcenie działa bardzo łatwo. Jedynie trzeba małymi kroczkami posuwać się naprzód. Wobec tego nasz punkt A' zgodnie z tym przekształceniem P, skoro to będzie x, y, to tak jak tu na konkretnych przykładach. Teraz mam przekształcenie, gdzie jest y plus 2, czyli u nas będzie to ya plus 2 i minus xa plus 1, a tu z punktem B analogicznie, czyli będzie YB plus 2 i minus XB plus 1. Pamiętajcie, żeby udowodnić takie twierdzenie tutaj, o to, tą tezę, nie możemy działać na konkretnych punktach, czyli ktoś by powiedział, że a, to ja sobie wezmę przykład i udowodnię, że odległość między tymi punktami tutaj na początku, przed przekształceniem, będzie taka sama jak odległość po przekształceniu. Absolutnie nie będzie to dowód, tylko sprawdzenie dla tych dwóch konkretnych punktów. Policzmy odległość między punktami A, B. Zgodnie ze wzorem z tablic maturalnych będzie to po prostu przepisanie w tym momencie wzoru. Natomiast troszkę ciekawiej będzie się działo tutaj, kiedy będziemy chcieli obliczyć odległość między tymi punktami. A zatem, zgodnie z tym wzorem, no i tutaj musimy pomalutku pisać, będzie xb odjąć xa, czyli yb plus 2 odjąć ya, uwaga, zmieniam tutaj znak, bo tam jest ya plus 2, więc jak odejmuję, muszę zmienić znak, dodać. To samo teraz ze współrzędnymi y-owymi, czyli będę miał minus xb plus 1 i będę miał odjąć tą współrzędną, czyli od razu plus x, a odjąć 1 do kwadratu. Równa się. Dwójeczki mi się redukują i otrzymuję yb minus ya do kwadratu, dodać, minus xb plus xa do kwadratu. Prawie już mamy, można powiedzieć, że już mamy, natomiast no, jeżeli mamy podnieść coś takiego do kwadratu jak minus a plus b, zmienię literki, żeby lepiej to było widać, to jest to oczywiście to samo, co a minus b do kwadratu, bo odejmowanie w kwadracie, czy w wartości bezwzględnej często też występuje, jest przemienne. Zatem ostatecznie mamy, i tutaj napiszę jeszcze, w tej kolejności, żeby zmienić sumę tych kwadratów. O. A zatem pięknie widać, że ta odległość między punktami przed przekształceniem, czyli tu, jest równa tej odległości po przekształceniu. Więc w tym momencie udowodniliśmy, czyli co należało dowieść, że przekształcenie rzeczywiście jest izometrią, czyli zachowuje odległości punktów. Izo to znaczy to samo. Izometria, metria to miara, czyli taka sama miara, czyli taka sama odległość. To przejdźmy do punktu B.
Mamy okrąg x kwadrat plus y kwadrat minus 4x plus 6y plus 12 równa się 0. Środek tego okręgu to 2 minus 3, bo na tym etapie już pamiętamy, że to muszę podzielić przez minus 2 i szósteczkę też przez minus 2. No, promień oczywiście to już sobie wyliczę z tego wzoru, aczkolwiek też można w pamięci obliczyć, czyli będziemy mieli a kwadrat to 4, dodać b kwadrat to 9 minus c, czyli promień by wychodził nam 1, bo pierwiastek z jedynki to 1, więc dane bardzo ładne. I my mamy znaleźć równanie okręgu w przekształceniu tym P. Więc skoro jest to izometria, to znaczy, że promień tego pierwszego okręgu będzie taki sam jak promień tego drugiego, bo izometria zachowuje odległości punktów. Natomiast musimy jedynie przekształcić ten punkt S w tym przekształceniu. Więc punkt S ma współrzędne 2 minus 3 i gdy go przekształcimy przez to przekształcenie, pojawi nam się, nazwijmy, punkt S2, no i on będzie miał współrzędne. Tu mamy wzór, tak, przekształcenia. To jest x, to jest y do tego przekształcenia. Czyli mam zrobić y plus 2, minus 3 plus 2 to minus 1 i potem minus x plus 1, czyli minus 2 plus 1 to jest minus 1 i w zasadzie mam już wszystko, co potrzeba do równania okręgu. O. I to jest równanie tego okręgu w tym przekształceniu. I tu jest taki moment, że jeżeli ktoś nie wiedziałby, o co chodzi w tym podpunkcie A, to nie rezygnujemy z zadania, po prostu opuszczacie punkt A, natomiast bez problemu przechodzicie dalej i robicie zadanie, czyli punkt B jest bez problemu niezależny, tak jakby, niezależnie go można zrobić od punktu A. I przechodzimy do punktu C. Mamy obliczyć pole trójkąta, tak, więc jakiś tam sobie trójkąt mogę wyobrazić, gdzie jego wierzchołkami jest środek pierwszego okręgu, tego danego, środek tego naszego drugiego, który tutaj oni sobie oznaczyli S', no u nas jest S2, nie ma znaczenia, oraz jakiś punkt A o współrzędnych 2, 0. Więc na pole trójkąta mamy gotowy wzór w tablicach. Mamy wzór z tablic i teraz trzeba by tutaj sobie dobrze oznaczyć te punkty, żeby nam się nie pomieszały. Więc tak, punkt A oznaczmy XA, YA. Punkt S to będzie nasze XB, YB. I punkt S2, XC, YC. Chodzi o ten wzór. Warto to napisać, bo jednak oznaczenia są troszkę inne we wzorze niż w naszym zadaniu. A teraz jak już to mamy, to podstawiamy. XB to 2, minus XA to 2, YC to minus 1, odjąć YA to 0, YB to minus 3, minus 0, YXC to minus 1 i minus 2. Dobrze, równa się. I co nieco zauważamy, tu jest, zobaczmy, 0, więc oto całe nam znika. W tym nawiasie wyjdzie minus 3, w tym nawiasie wyjdzie minus 3, czyli w wartości bezwzględnej zostanie nam minus 9. No i wartość bezwzględna z minus 9 to 9, a 9 na 2 to 4 i 1 druga. No i mamy pole wyliczone. Ładne połączenie okręgu, jakiegoś przekształcenia, które wyglądało na początku groźnie, oraz pola trójkąta. I mamy takie zadanko. W prostokątnym układzie współrzędnych zilustruj zbiory, tak? Troszkę dla oka wygląda groźnie. Zbiór A to jest, jak to rozczytać? Jest to zbiór punktów o współrzędnych xy, że xy są dowolne, ale jednocześnie spełniają takie równanie. I zbiór B analogicznie. A potem mamy wyznaczyć sumę, różnicę tych zbiorów i iloczyn. Więc zbiór A, wyciągnijmy z tego zapisu to, co nas naprawdę tak interesuje. Będzie to okrąg o środku minus 2, 1 i promieniu, gdybyśmy wyliczyli z tego wzoru na a kwadrat plus b kwadrat minus c, więc byłoby to 4 plus 1 to 5 i odjąć minus 4, może ja napiszę 4 plus 1 i dodać 4,
C jest minus 4 tutaj, no to się równa pierwiastek z 9, czyli 3. Jesteśmy już na pewnym poziomie zaawansowanym, dlatego takie rachunki będziemy troszkę omijać. I zbiór B. Tutaj środek to będzie 2 i minus 2. I promień wyliczymy podobnie jak wcześniej, czyli będziemy mieli tutaj pierwiastek z a kwadrat to 4, plus pierwiastek z b kwadrat 4 i plus 8, no, pierwiastek 16, czyli 4. I teraz mamy w prostokątnym układzie współrzędnych zilustrować te zbiory. A zatem rysujemy układ, zaznaczamy punkt S, potem cyrkiel bierzemy i zaznaczamy promień 3, rysujemy kółeczko i podobnie dla zbioru B. Mamy już pięknie narysowane te zbiory. To będzie zbiór A, to będzie zbiór B, czyli jest zilustrowany. I mamy teraz tak, sumę. Więc co to będzie suma? Suma tych dwóch zbiorów, czy ogólnie suma, to jest to wszystko, a więc suma to będzie wszystko to, co nam się udało na rysunku narysować, czyli tak jakby cały ten rysunek. Mogę tutaj, żeby nie rysować, czy nie mazać tego głównego rysunku, no dać te dwa okręgi, tak mniej więcej jak one wyglądają, żeby wskazać osobie sprawdzającej, że sumą będą te dwa okręgi, czyli to wszystko, a rysunek dokładny jest. Teraz A odjąć B, czyli co będzie, jak od A odejmę B. Jak od A odejmę B, to tutaj zobaczmy te punkty przecięcia tych okręgów. Zbiór B zabierze je ze sobą. Czyli będzie to tak jakby okrąg A, ale z wyrzuconymi tymi punktami. To będzie A odjąć B. Teraz B odjąć A. No to domyślamy się, że z okręgu B, czyli tutaj sobie zaznaczę, że to jest okrąg B, wyrzucam te dwa punkty. Mogę tutaj napisać sobie jakieś P, M i tu na tych rysunkach takich poglądowych to wskazać. Będzie to wszystko jak najbardziej uwzględnione jako poprawna odpowiedź, bo rysunek mamy super dokładny, a tu wskazuje tylko które części. Natomiast częścią wspólną tych dwóch okręgów, czyli iloczynem tych zbiorów, no to będą te dwa punkty nasze P i M. No gdybyśmy to chcieli narysować wszystko na jednym rysunku, ciężko by było to zrobić, bo to by się wszystko pokrywało. Można by ewentualnie użyć jakichś kolorów, na przykład zbiór A, to byłby A odjąć B, to byłby o ten na przykład, tak, to i tak dalej, bawić się tymi kolorami. Ale czy warto bawić się kolorami? Na maturze kolorów używać nie wolno, więc lepiej opracować takie techniki, które umożliwiają nam dosyć szybkie podanie odpowiedzi, a jednocześnie poprawnej odpowiedzi. Ewentualnie nie ma problemu, żebyście do każdego z tych działań zrobili osobny rysunek w układzie współrzędnych. To już wtedy będzie w ogóle ekstra. Przed nami takie zagadnienie jak nierówność koła, ale najpierw zaczniemy od równania okręgu. Równanie okręgu było następujące i wiedzieliśmy, że jest to okrąg o środku AB i promieniu R. Zgodnie z definicją okręgu jest to zbiór punktów płaszczyzny równo oddalonych od punktu S zwanego środkiem. No i ta odległość tego punktu P jakiegoś dowolnego to oczywiście będzie równa promieniowi, czyli SP równa się R. Natomiast jeśli mamy koło, to nie możemy powiedzieć, że mamy równanie koła, bo zobaczmy, jaka jest definicja koła. Jest to zbiór punktów płaszczyzny, których odległość nie przekracza długości promienia, można tak powiedzieć. Czyli ta odległość punktu P od S jest mniejsza bądź równa tej odległości R. Czyli koło to nie tylko ten obwód, ale również to wnętrze, co się zapisuje właśnie z definicji w ten sposób. A przenosząc to na geometrię analityczną, otrzymujemy
tak jak w równaniu koła, lewa strona, z tym, że tutaj nie będzie równa się r kwadrat, tylko mniejsze bądź równe r kwadrat. No i stąd nazwa nierówność koła. Nie mówimy o równaniu koła, bo to nie jest równanie, tylko nierówność koła o środku AB i to koło ma promień R. I przed nami takie zadanie na zastosowanie właśnie nierówności koła. Mamy dwa zbiory. Trzeba je zaznaczyć w układzie współrzędnych, a następnie wyznaczyć zbiory przedstawiające sumę, różnicę między tymi zbiorami i część wspólną, czyli iloczyn. Rozpracujmy zbiór A, czyli przepisuję sobie tą nierówność taką, która mi tu powie dokładnie, co to za obiekt. No jest to koło o środku minus 3, 4. Oczywiście, gdybyśmy chcieli powiedzieć o równaniu, o nierówności koła w postaci ogólnej, to wyglądałoby to następująco. Więc z tego teraz korzystam. I promień byłoby to równe, tutaj może obok sobie obliczenia zrobię, a kwadrat, czyli 9, plus b kwadrat, czyli 16 i minus 21, bo minus c, korzystam ze wzoru z tablic, więc mam 25 minus 21, pierwiastek z tego to 2. I rozpracujmy zbiór B. Znowu przepisuję sobie. Warto przepisywać wszystkie takie rzeczy matematyczne z treści zadania, bo rozpoznajemy wtedy obiekt. Symbol po symbolu, literka po literce, cyferka po cyferce. A więc środek tego to minus 1, minus 1. No tutaj porównuję sobie te współczynniki, wyliczam AB. A promień byłby równy 1 plus 1 i plus 14, czyli pierwiastek 16, 4. Mamy narysowane już te obiekty w układzie współrzędnych, tak? Ten pierwszy obiekt to będzie koło A, tutaj będzie koło B. I teraz, jeśli mam wyznaczyć sumę, to suma będzie oczywiście całym tym obszarem zakreskowanym czy zacieniowanym w tym przypadku, więc gdybyśmy chcieli to zrobić w jakiś taki poglądowy sposób, mniej więcej takiego, i tu trzeba to zacieniować. A odjąć B, no to pięknie będzie widać, tak, że jak od A odejmę B, tu linia przerywana, kółeczka otwarte i to jest A odjąć B. B odjąć A, no to analogicznie chyba domyślamy się, że zbiór A zabierzemy, czyli zostanie mi taki obszar z kółeczkami niezamalowanymi i z linią przerywaną, bo zbiór A by zabrał to. Natomiast część wspólna, no to tutaj widać ciemniejsze to zacienienie, czyli ten fragment, gdzie się te zbiory pokrywają, taka łezka z kółeczkami oczywiście domkniętymi i z obszarem zakreskowanym, z tym brzegiem należącym do tego zbioru. Oczywiście można to zaznaczać kolorami, można to rysować na czterech rysunkach, to by było ekstra, ale jeżeli wy zrobicie taki rysunek jak tutaj i obok podacie odpowiedzi, które części stanowią ilustrację którego z tych zbiorów, które mieliście znaleźć, to nie będzie problemu, bo to jest naprawdę wszystko bardzo wyraźnie napisane. Można tutaj jeszcze sobie zrobić, że AB to jest A, to jest B, no a tutaj część wspólna to już w zasadzie tak byśmy opisali.